Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. A pan ile jechał do radia? I którą drogą? Godzina 5 minut przez Słowackiego w dużych korkach, ale jakoś się udało. Panie pośle, pomyślałam sobie, że nie ma lepszej okazji dla polityka niż tragiczne wydarzenie takie jak w Kamieniu Pomorskim. Dla polityków w ogóle, by się licytować, kto ma lepsze pomysły na rozwiązanie, prawda? Nie do końca. To jest, ja mówiłem wielokrotnie, że nie należy specjalnie wtedy, kiedy dochodzi do tragedii, na ten temat mówić, ale można przypominać pewne rzeczy, które się zgłaszało wcześniej, a które trafiały do kosza. Ale pan wcześniej mówił, żeby dożywocie wlepiać, że tak powiem, kierowcom, którzy powodują wypadki po pijaku? Panie redaktor, w 2012 roku, w grudniu, Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do laski marszałkowskiej projekt zaostrzenia kar dla nietrzeźwych kierowców i tam między innymi zaproponowaliśmy, aby w momencie, kiedy dochodzi do katastrofy w ruchu drogowym, zaostrzyć kary, podnieść się do 20 lat. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwane dożywocie, to była moja propozycja, którą chciałem przedstawić w czasie debaty nad tym projektem, do której to debaty nie dopuściła pani marszałek. Do dzisiaj Sejm się tym nie zajął, a przypomnę, że to był grudzień 2012 roku, żeby osoba, która zostaje poszkodowana przez sprawcę takiego wykroczenia, mogła liczyć bez żadnych dodatkowych procesów sądowych, cywilnych, ciągnących się latami, na dożywotnie odszkodowanie czy dożywotnią rentę w przypadku straty swojego ojca. Czyli nie dożywotnia kara, tylko dożywotnia rentnia, kara, tak? Bo to jest dożywotnia kara na zasadzie takiej, że nie może być tak, że... Pomyślałam, że pan chce wsadzać kierowców pijanych na całe życie do więzienia. No więc dlatego dobrze, że rozmawiamy, bo to czasami rodzą się mity. Natomiast myślę, że jest to rzecz, którą musimy po prostu powalczyć i to właśnie pani marszałek obudziła się dopiero po tym, co się stało w Kamieniu Pomorskim i dzisiaj na przykład mamy Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Warszawie, na którą jadę, gdzie będziemy rozmawiali w sprawie właśnie zmiany prawa na ten temat. A przypomnę, w 2012 w grudniu Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił konkretne nowe rozwiązania. No i dzisiaj też się rząd ma zająć tymi planowanymi zmianami. Tylko pytanie, czy surowość, czy nieuchronność bardziej? Ja nie wierzę w takie twierdzenia, które mówią o nieuchronności, dlatego że to jest możliwe, żeby tylko i wyłącznie, kiedy jest razem połączenie dwóch rzeczy, i surowość, i nieuchronność, można osiągnąć jakiś skutek. Jeżeli tylko i wyłącznie mowa jest o nieuchronności, to dla przestępcy, potencjalnego przestępcy nic nie znaczy. A co z pijanymi kierowcami? Nie mówię o tym, którzy wypadki powodują, ale którzy w ogóle jeżdżą pod wpływem alkoholu. No, tu mamy problem polegający na tym, że ci, którzy zostali złapani przez policję po pijanemu i później powtarzają ten proceder, są po raz kolejny łapani, w 70% ich sprawy są traktowane jako sprawy, nazwijmy to drugorzędne, bo jeżeli dostają wyroki w zawieszeniu, to tak jakby tak naprawdę nic się nie stało i oni nawet myślą, że żadnej kary nie dostali, ponieważ kara w zawieszeniu dla większości osób to nie jest żadna kara. No tak, ale z drugiej strony, jak teraz wszystkich na kanwie tego przypadku będziemy wsadzać do więzień, to za chwilę się okaże, że tych więzień nie ma, tak? I znowu mamy problem. To kogoś trzeba będzie wypuścić. Nie do końca tak to wygląda. My musimy wsadzać do więzień recydywistów, a społeczeństwo musi zrozumieć, znaczy myślę, że coraz bardziej Polacy to rozumieją, że dla zbrodniarzy, potencjalnych zbrodniarzy, którzy z premedytacją po raz kolejny wsiadają po pijanemu do samochodu, a dzisiaj właściwie to już nawet nie tylko po pijaku, ale także po zażyciu różnego rodzaju narkotyków, to dla nich musi być bezwzględna kara, dlatego że to są potencjalni, nawet bym powiedział, terroryści, którzy w każdej chwili mogą kogoś skrzywdzić, kogoś niewinnego, tak jak to było ostatnio w Kamieniu. A panu się kiedyś zdarzyło wsiąść do samochodu, tak na lekkiej bani, tak zwanej? Ja bardzo rzadko piję, tylko i wyłącznie wino, więc nie miałem takiej możliwości i zachęcam wszystkich do tego, aby nawet po jednym lampce wina, czy po jednej szklance piwa, mimo że alkomat by dozwalał, żeby do samochodu nie wsiadać. I myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. W momencie, kiedy pijemy alkohol, nawet w minimalnej ilości, wtedy nie jedźmy samochodem.
To zmieńmy temat. David Cameron uderza w imigrantów z Polski. Twierdzi, że należałoby odebrać zasiłki na dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii. Te szczególnie, kiedy jeden z rodziców jest w Polsce. To jest kłopot dla Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo to jest jakby jedna frakcja w Parlamencie Europejskim. Wy i grupa Davida Camerona. To nie jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości. My mamy bardzo krytyczny stosunek do tego, co dzieje się w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Widzimy doskonale, o czym dzisiaj poinformowała także prasa brytyjska, że David Cameron swoje wypowiedzi robi dokładnie pod to, co chce opinia publiczna Wielkiej Brytanii. 3/4 Brytyjczyków według dzisiejszych badań chce takich zmian legislacyjnych, o których mówi premier Wielkiej Brytanii. Natomiast Ale mówi to tylko po to, żeby się przypodobać wyborcom, czy mówi, bo... Jestem przekonany, że mówi to tylko po to, aby się przypodobać wyborcom, natomiast bez względu na wszystko musimy doprowadzić do tego, aby Wielka Brytania, państwo, które należy do Unii Europejskiej, respektowało prawo wszystkich w równym, że tak powiem, wymiarze i dlatego jest taki, a nie inny nasz bardzo krytyczny stosunek do tych wypowiedzi. Natomiast dla mnie bardziej śmieszne są wypowiedzi Radosława Sikorskiego, który wczoraj zachęcał Polaków, aby do Polski wrócili z Wielkiej Brytanii. No i mam pytanie, gdzie Radosław Sikorski chce znaleźć zatrudnienie dla 2 milionów Polaków, którzy do Polski wrócą. No, znaczy, głównie kpił z tego, że skoro zasiłki to i podatki. Tak, tak, ale nie mówmy publicznie, to jest apel do ministra Sikorskiego, rzeczy, które po prostu są śmieszne i które nic nie zmieniają, a tylko i wyłącznie mogą rozbawić jedną i drugą stronę. No dobrze, gender. To jest nowy wróg polskiej prawicy i kościoła. Cudownie, bo zawsze trzeba mieć jakiegoś wroga. To nie jest żaden nowy wróg. Dzisiaj o gender mówi się w już taki sposób bardziej zorganizowany, natomiast te wszystkie elementy, które są związane z gender, od dłuższego czasu były krytykowane przez wielu publicystów, przez wielu księży. Natomiast w momencie, kiedy ta ideologia zaczęła wchodzić do naszego państwa w taki sposób, że staje się niejako kanonem obowiązkowym. Przypomnę, że kilkadziesiąt przedszkoli w Polsce realizuje lub próbuje realizować ten program. Równouprawnienie? To nie jest tylko i wyłącznie równouprawnienie, bo nikt w Polsce, nikt w Europie przy zdrowych zmysłach nie kwestionuje równouprawnienia. Dzisiaj jest to próba zamazania jakichkolwiek różnic pomiędzy kobietą a mężczyzną, pomiędzy chłopcem a dziewczynką. No, co jest po prostu śmieszne, nienormalne, ale przede wszystkim to jest zagrożenie ze względu na to, co próbuje się robić w zamian za tym, czyli na przykład zakazać używania, tak jak mamy już takie propozycje w Belgii, słowa mama, tata, ograniczyć się do słowa rodzic, zakazać używać słów. No proszę spojrzeć straszy w propozycję. Straszy nas pan tutaj trochę. Jeżeli nie ja straszę, tylko straszą ci, którzy to proponują. Jeżeli każe się ubierać naszych chłopców w przedszkolach w jakieś sukienki, pończochy i tak dalej. Kto jeżeli każe próbuje, ubierać nasze dzieci w pończochy i sukienki? Panie pośle, apeluję do pana zdrowego rozsądku. Czy panu kazał ale ktoś ubierać dziecko w apelować do mojego zdrowego rozsądku, tylko poczytać to, co się dzieje w polskich przedszkolach, bo na ten temat się wypowiadają rodzice, którzy zszokowani taką sytuacją wnieśli odpowiednie skargi, więc a co w Sejmie będzie robił zespół Stop ideologii gender? Nie wiem, co będzie robił ten zespół. Należy pytać. A pan jest za? Tych, w tej chwili w polskim Sejmie są przynajmniej dwa zespoły, które tym tematem się zajmują, więc niepotrzebny jest kolejny, my swoje robimy. A to mówi pan o tym swoim zespole do spraw też, walki z ateizacją? Na przykład. My już mieliśmy dwie duże konferencje, jedną w Częstochowie, drugą w Bydgoszczy, które też były poświęcone gender. Za 2 tygodnie w Sejmie jest duża konferencja na temat gender, więc swoje robimy tak, jak uważamy, jak możemy to robić najlepiej. LPP, między innymi ze swoją marką Reserved, przenosi się na Cypr i tam będzie płacić podatki. Pan się przyłączy do krytyków czy do obrońców, bo każdy obywatel w Polsce ma prawo skorzystać z
prawa do swobody działalności gospodarczej? Każdy obywatel ma prawo oczywiście skorzystać ze swoich uprawnień i z tego, żeby biznes robić tam, gdzie jest mu najlepiej, ale jeżeli ktoś się przenosi, to znaczy, że w Gdańsku czy na Pomorzu nie ma możliwości takiego rozwoju, aby tutaj zostać, o czym wielokrotnie ja mówię, Prawo i Sprawiedliwość mówi i to są pytania do obecnych włodarzy, dlaczego tak się dzieje, że Gdańsk nie jest atrakcyjny. Znaczy, gdyby to tylko chodziło o Gdańsk, to myślę, że LPP przeniosłoby się na przykład do Poznania albo Wrocławia. To chyba nie chodzi o Gdańsk. To jest kwestia dwóch elementów. Po pierwsze, widzimy, że w dużych miastach w Polsce biznes może się rozwijać, ale widzimy także, że tutaj, jeżeli chodzi o Gdańsk, te warunki do rozwoju biznesu nie są takie, jakie być powinny. A na pewno nikt nie chciałby rozwijać w momencie swojej produkcji czy swoich usług w takim, gdzie ciągle są jakieś zagrożenia albo komfort jest... Można powiedzieć inaczej, że nie ma nie tylko komfortu normalnego funkcjonowania, ale ciągle dzieje się coś niewłaściwego. A kto z Prawa i Sprawiedliwości będzie startował do Europarlamentu? Kto będzie otwierał listę? To jest decyzja Komitetu Politycznego. Myślę, że na początku lutego ta informacja będzie oficjalnie przedstawiona. A jak się nazywa wasz kandydat na prezydenta Gdańska? To będzie, tak jak mówiłem już wielokrotnie, przedstawione zaraz po przedstawieniu listy do Europarlamentu. Także kalendarz wyborczy jest bardzo konkretny, ale taki, że jesteśmy w stanie wygrać i na pewno wygramy. Ale i w Gdańsku, i na Pomorzu do sejmiku. Ale to będzie pan, czy to będzie wciąż ten naukowiec, o którym pan mi tutaj... Jestem prawie przekonany, że to nie będę ja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.